Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Cześć wszystkim. Jesteśmy z Martuś w Bieszczadach. Taki ostatni wyjazd z sezonu. I popatrzcie na te widoczki. Pięknie jest tutaj. Rewela. Ale się... Serce motocyklisty się raduje, kiedy jest taka droga i takie ładne widoczki. Cały czas fajne zakręty. Ale wiecie co? Chciałem... zrobić takie podsumowanie trochę sezonu, Martuś. Oj, oj, oj. Jakoś szybko minął. No ten sezon tak nam uciekł. Tak prawda. Chociaż też w tygodniu też staraliśmy się troszkę mniej jeździć, żeby było na takie większe wyjazdy. No i tak była, powiem wam szczerze, bida w domu, bo... Przez ostatnie dwa lata tak naprawdę cały czas jeździliśmy na motocyklu i zaniedbywaliśmy wszystko inne dookoła, nie? Najbardziej zaniedbywaliśmy oczywiście dom, podwórze i to wszystko, co tam, wiecie, te sprawy domowe dookoła, które są, tam dom do góry nogami był, więc... No, ale nie można tych rzeczy zaniedbywać cały czas. Dlatego ten sezon jest taki, jaki jest. Troszeczkę może słabszy, jeśli chodzi o jeżdżenie. Natomiast tak jak wsiadłem ostatnio do komputera, zacząłem przeglądać filmy, nagrania, zdjęcia, różne takie rzeczy z sezonu, to wydaje mi się, że wcale się nie nudziliśmy. Tak, tak się bardzo dużo działo, ładny widoczek tam. To i tak dużo się działo, jeździliśmy całkiem sporo, troszeczkę bardziej oszczędnie, to znaczy, no nie jechaliśmy już na lody sobie do... Zobaczcie, jak ładnie. Ha, nie jechaliśmy sobie na lody po prostu, nie wiem, do Białegostoku 400 km w jedną stronę, tylko jeździliśmy trochę bliżej, albo jeździliśmy skuterami, o, quadem. Też było wesoło, trochę mniej spalaliśmy tego paliwa, trochę mniej wydawaliśmy pieniędzy, przede wszystkim na żarcie, bo powiem wam, że te wyjazdy takie dużo kosztuje w nich, no benzyna przede wszystkim, ale i później jedzenie we dwójkę, wiecie, dwie osoby. Tutaj oczywiście nie, to nie jest tak w naszym związku, tak jak my z Martuś jesteśmy, to raz płaciła Martuś, raz ja. Generalnie dzielimy się wszystkim po połowie kosztami i tyle, nie? Inaczej tego jeżdżenia byłoby połowę mniej, po prostu. Naprawdę jest tu pięknie. Nie, Martuś, dobrze mówię? Tak jest. Dobrze, że ja więcej jem, to... Tak. Martuś, lepiej wozić niż karmić. Także takie trochę nietypowe miejsce mamy na nagranie podsumowania sezonu, bo też chciałbym wam powiedzieć, że to są ostatnie chwile na motocyklu dla nas. W tym roku. Sezon 2017 po powrocie do domu zamykamy, motocyklowy oczywiście, zamykamy, motocykl trafia na kołeczki i będzie sobie czekał cierpliwie na wiosnę. Nie mam zamiaru go wyciągać, Martuś też nie. No to tak, skutery, słuchajcie, rewelacja, pięknie. Skuter to świetny pojazd, nawet taki 125, bo takimi jeździliśmy. Także frajda z tego skutera, jazdy na nim jest niesamowita, fajnie. Objeździliśmy troszeczkę okolicy, a to co jest w tym najlepsze, to jest to tania jazda po prostu. Naprawdę, dużo taniej się jeździ, bo jednak tego paliwa taki skuter spala dużo mniej, a frajdy przynosi niemalże tyle samo. Dlaczego mówię niemalże tyle samo? No bo nie dacie rady tak poganiać na jednym kole, czy coś, ale ładny widoczek. Więc to jest ta różnica, jeśli chodzi o tą frajdę. No i kładowanie... Nie wiem, czy zauważyliście, o, kolega nas dogonił. Proszę.
Tak. Fiona, ten sam, no. Cześć, co to ja mówiłem? O kładowaniu, tak. Jeśli chodzi o kładowanie, to widzieliście nowy kład Revela. Fajna sprawa. Niestety nie mój testowy. Ale ekstra, nowy kodiaczek i mam nadzieję, że teraz zrobię z niego użytek jesienią. Jeśli chodzi o dalej o motocykle, no to stary MT-czek poszedł znowu w kobiece ręce. Martuś, opowiedz może o tym. Tylko głośno mów, żeby było słychać dobrze. To ja mam tu opowiadać. No, przyjechała fajna parka z Warszawy i Emek poszedł tak właśnie dla kobiety. Może parka fajna, bo i śmigają na torze i na tym. Potem spotkaliśmy w Warszawie ich. To generalnie są bardzo, ale to bardzo zatrudnieni MTK. Wiadomo, Emek nie jest aż za ciężki ani jaki, więc super sobie radzi. Jedną rzecz jaką przerobili to biegi, tak, żeby to robot, czyli zwijane w dół. Tak, to ja na sobie bardzo chciałbym ich pozdrowić. Mam nadzieję, że motocykl jest dla Was dobry i jesteście z niego zadowoleni. Zresztą widziałem, że tak, no. Także super, no. Co dalej? Kupiliśmy nowego MT-czka. Proszę bardzo, to jest ten motorek. Czemu te zmiany? Dla tej techniki tak naprawdę, techniki, która tu siedzi. Dla przebiegu od 0 km znowu, bo teraz musimy inwestować w dom mieszkalny, tam, cześć Piona, tam gdzie mieszkamy, więc na pewno sobie żadnych sprzętów nie kupimy przez dłuższy czas, więc też chciałem zacząć od zera. O, znowu ktoś za nami leci. Chciałem zacząć od zera i jest, no. Kosztowało to sporo wysiłku i znowu musieliśmy tak naprawdę do tego. Ale ładny widok. Znowu musieliśmy do tego dołożyć i to nie mało. Ale opłacało się naprawdę, warto taki motocykl sobie zmienić, jeśli jest możliwość na nowszy model, bo no, daje więcej, naprawdę daje więcej. Także zmiana się udała. Myślę, że zarówno ja, jak i Martuś jesteśmy z tej zmiany zadowoleni. Że niektóre rzeczy pasowały tak, do tego mleka, nie wiem jaka. Szydełko, nie? Kupiliśmy sobie fajny, turystyczny ten, no, superek. Patrz, tamę widać, Solinę. Ale pięknie. Z tej strony jej nie widzieliśmy. Gdzieś tu trzeba przystanąć. Wow. Tu przystaniemy. Taras widokowy. A, to tutaj jest taras widokowy. No pięknie, aleśmy trafili. O, No fa. oni tam dołem pojechali. Tak, bo oni pojechali tam wejść, a tam nic nie ma ciekawego. Wiecie co? Wrócimy do tematu za chwilę. No i słuchajcie, kochani, tak to o tym sezonie zaczęliśmy opowiadać i trzeba byłoby skończyć. Jesteśmy w Bieszczadach. No i co? Następne wyjazdy, było ich kilka. No byliśmy nad morzem oczywiście, gdzieś tam. Na starym motocyklu też jeszcze zrobiliśmy w sezonie sporo kilometrów. Nie wiem ile, bo nie pamiętam. Trzeba byłoby to sprawdzić. Ale przyszedł nowy motocykl, no i pierwszy wyjazd fajny, MT Tour. Super, z chłopakami udało się wyskoczyć. Po części trochę służbowa, ale akurat tego wyjazdu w ogóle nie traktowałem jak służbowego, bo raczej jechaliśmy ze znajomymi niż z klientami. Może inaczej, ci klienci to nasi znajomi, no po prostu. Jak kupujesz MTK, o, ale widoczek. Jak kupujesz MTK, to jesteś od razu kumplem Fabiczka, no. Fabik Moto lubi MTK. No, w każdym razie fajny wyjazd na MT Tour, zaraz po kupnie nowego motocykla, docieranie i po docieraniu
Troszeczkę motocykl odpoczywał, mało jeździliśmy. Ale mi się uszy zatkały. Mało jeździliśmy, później co tam było? No najlepszy wyjazd sezonu oczywiście z Martuś z Denem. Albania, no marzenie kolejne odhaczone. To co tam zobaczyliśmy i zwiedziliśmy musicie zobaczyć na vlogu, także zachęcam Was do oglądania, ale widoczek mamy, patrzcie. Do oglądania vlogów, które będą się pojawiać całą zimę. Skończymy zaraz Alpy i będzie Albania i góry w Albanii. I po prawej widzimy jezioro Solińskie, patrzcie. Pięknie. Wow, uwielbiam takie klimaty. Nie wiem, Albania? O Albanii to naprawdę można dużo opowiadać. Jeśli chcecie gdzieś jechać, to jedźcie do Albanii, naprawdę jest tam fajnie. Bezpiecznie. Bezpiecznie, dla motocyklistów wszystko jest super, nie? Bardzo polecam. No i tyle, no i tak minął ten sezon. MT-czkiem naszym tym zrobiliśmy przez sezon 4000. Po lewej też Solina. Zrobiliśmy, kochani, 4800 km. W tej chwili jeszcze mamy 600 do domu. Albo 700. Także jeszcze nakręcimy tych kilometrów. Więc jakieś 4, 5,5 tysiąca kilometrów chyba razem się u nas zbiera. Ale miejscóweczka. O, widać zaporę. Powolutku, powolutku. Damy radę tutaj, kochanie, strzelić ładną fotkę? Damy radę. Także, słuchajcie, nasze podsumowanie sezonu. Takie było, tak było. Pojeździliśmy trochę. To jest uwieńczenie tego naszego motocyklowego życia w sezonie 2017, a co będzie w 2018, zobaczymy. Mam nadzieję, że Was sezon też był udany. Piszcie w komentarzach, gdzie byliście, pochwalcie się zdjęciami, pochwalcie się fajnym przebiegiem lub po prostu fajnym miejscem, w którym byliście. To już wystarczy. A my do zobaczenia w kolejnym sezonie i w kolejnych odcinkach. Fabik Moto, pozdrawiam Was wszystkich. Martuś też. I Martuś Was pozdrawia. Piona! Ha, 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 Solina! Cześć!